W Yunnan, jednej z chińskich prowincji, znajduje się pewne wyjątkowe miejsce. Yanin, zbudowane po obu stronach rzeki Nangxi, pomiędzy dwiema górami, powszechnie uważane jest za najwęższe miasto na świecie. Kolorowe budynki piętrzą się tuż nad rzeką, której brzegi spaja na całym odcinku kilka mostów. W górnej części miasta, nieco dalej od rzeki, mieszczą się sklepy oraz restauracje, zarówno te tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne. Yanin przecinają jedynie dwie drogi, po jednej z każdej strony rzeki. To one stanowią swoiste centrum miasta, choć technicznie rzecz biorąc, środek wyznaczają same mosty. Okręg administracyjny rozciąga się na 60 km z północy na południe oraz 40 km ze wschodu na zachód. Na terytorium ponad 2000 km2 mieszka blisko pół miliona ludzi. Płyną tutaj dwie rzeki, które rozwidlają się na trzy części. Stojąc po dowolnej stronie tuż nad rzeką, można zauważyć, jak blisko znajduje się druga strona miejscowości. Choć miasto ciągnie się na odcinku kilku kilometrów, mostów wcale nie ma tak wielu, jak można by przypuszczać. Centrum zlokalizowane jest 330 metrów nad poziomem morza, podczas gdy najwyższy punkt w okręgu znajduje się na wysokości 2200 metrów. Ze względu na wyjątkową budowę oraz położenie geograficzne, Yanin doświadcza ekstremalnej pogody. Lato jest tutaj niezwykle gorące, zwłaszcza nad rzeką, natomiast zimą robi się bardzo mokro. W najwęższym punkcie miasto mierzy zaledwie 30 metrów, z kolei w najszerszym 300. Dla lepszego zobrazowania wyobraźcie sobie szerokość od 1 do 7 basenów olimpijskich. W tym mieście raczej trudno się zgubić. Co ciekawe, kursują tutaj pociągi. Sieć kolejowa łączy nie tylko Yanin z resztą prowincji, ale również umożliwia przedostanie się z jednego końca miasta na drugi. Tory położone są wyżej nad rzeką, nieco bardziej w stronę gór, a trasa biegnie między innymi przez tunel wydrążony w jednej z nich. Jak można się domyślać, podróż koleją zapewnia niesamowite widoki. Ponieważ każdy skrawek powierzchni jest cenny, budynki mieszkalne są w większości ściśnięte dosłownie na samym brzegu. Z każdego balkonu można wskoczyć bezpośrednio do rzeki. Jednak nie zaleca się pływania, gdyż rzeka Nangxi bywa na tym odcinku wzburzona. Budynki wzniesione są na cienkich palach, aby chronić je przed zalaniem na wypadek podniesienia się poziomu wody. Dolina, a wraz z nią rzeka, jest nadzwyczaj kręta, tak że z lotu ptaka przypomina trochę wijącego się węża. W niektórych domach pale przeciwpowodziowe są na tyle wysokie, że parter znajduje się na poziomie 5. piętra. Same budowle mają różną wysokość. Z jednych widać tylko rzekę, podczas gdy z innych można podziwiać całą okolicę. Należy docenić kreatywność projektancką oraz inżynieryjną. Zbudowanie miasta w takim miejscu wiąże się z licznymi wyzwaniami. Yanin jest popularną atrakcją turystyczną nie tylko jako najwęższe miasto świata, ale także ze względu na swą wartość kulturową. Co roku odbywa się tutaj festiwal tańczących kwiatów, kiedy to miejscowi na specjalnie wydzielonym do tego placu wykonują tradycyjny taniec w odświętnych kostiumach. W tym samym okręgu administracyjnym, w przesmyku górskim, leży miasto Dusha, słynące z nadzwyczajnej starożytnej architektury liczącej sobie ponad 2200 lat. W III wieku przełęcz Dusha stanowiła istotny punkt łączący wspomnianą prowincję Yunnan z centralną częścią Chin. Brama starego miasta ujmująco łączy pradawną architekturę z nowoczesnym wzornictwem. U wejścia znajduje się słynny stary pawilon. Spacer świetnie utrzymanymi brukowanymi ulicami sprzed wieków jest jak podróż w czasie. Pobliskie góry dodają jedynie uroku magicznej scenerii. Możecie wspinać się na porośnięte kwiatami wapienne szczyty albo zgubić się w malowniczym labiryncie drzew i skał. To doskonałe miejsce na ucieczkę przed miejskim zgiełkiem, tym atrakcyjniejsze, że znajduje się zaledwie 20 km od stolicy okręgu.
Dusza ma długą i bogatą historię. Dawniej miasto znane było z handlu solą, gdyż przebiegały przez nie główne trasy karawan kupieckich. To jednak zamierzchła przeszłość. Obecnie sytuacja ekonomiczna nie wygląda już tak różowo. Do miasta prowadzi tylko jedna droga, a ciężarówkom wcale niełatwo tutaj dojechać. Współcześni mieszkańcy przestawili się zatem z handlu na turystykę, nie tylko krajową, ale także zagraniczną. Lijiang to kolejne miasto leżące w tym samym regionie co Yanin. Jest idealnie dopasowane do nierównego górskiego terenu. Podobnie jak Dusza, w czasach starożytnych Lijiang stanowiło centrum handlu pomiędzy okolicznymi prowincjami, a nawet miało połączenie z popularnym jedwabnym szlakiem. Ponadto miasto było istnym tyglem, gdzie przez ponad 800 lat mieszały się wszystkie grupy etniczne z tej części Chin. Architektura oraz różnorodność tradycji i obyczajów wyraźnie odzwierciedlają tę wielokulturowość. Lijiang jest położone w przesmyku umożliwiającym łatwe przedostanie się przez pasmo górskie. Rzeki i strumienie spływają do miasta starożytnymi kanałami i akweduktami, które wykorzystywane są po dziś dzień. Zabytkowa starówka Lijiang dzieli się na trzy części: Dayan, Baisha i Shui. Komercyjnym centrum miasta jest Dayan, dzielnica chlubiąca się zapierającą dech w piersiach architekturą. Wąskie, kręte uliczki, kamienno-drewniane budynki niezmienione od stuleci, pokryte gątem dachy o fantazyjnych kształtach, łukowe bramy ozdobione przepięknymi muralami. W tym miejscu kultywuje się nie tylko obiekty historyczne, ale też pewne aspekty życia z tamtych czasów. W Baiszy dominują z kolei budynki mieszkalne liczące setki lat, jednak głównym osiedlem mieszkalnym jest Shui, położone w północno-zachodniej części miasta i otoczone wodą. System kanałów doprowadzających wodę z gór nadaje tej dzielnicy unikalny charakter. Shui to istna mieszanka kultur oraz tradycji rozwijanych na przestrzeni wieków. Stare miasto Lijiang jest wyrazem więzi łączącej człowieka z przyrodą. Dzieła ludzkich rąk płynnie wpasowują się w elementy krajobrazu, góry, drzewa i rzeki, aby umożliwić życie w harmonii z naturą. Woda opada z ośnieżonych szczytów i dostarczana jest do miasta, gdzie zasila gospodarstwa rolne. Rzeki oraz strumienie mają zresztą silny wpływ na układ urbanistyczny. Budynki, ulice i kanały zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić całemu miastu stały dostęp do wody. Kolejnym miejscem na styku rzeki i gór jest powiat Yangshuo w południowych Chinach. Nieprzeciętne położenie dostarcza licznych atrakcji turystycznych, choćby spływy rzeką Li w bambusowych łodziach. Co ciekawe, są one powszechnie używane też w rybołówstwie oraz transporcie. Zwiedzający mogą z bliska przyjrzeć się, jak wygląda życie w osadzie rybackiej. Jedyna w swoim rodzaju lokalizacja pośród natury to nie jedyny walor tego miejsca. Na targu spotkać można wszelkiej maści rzemieślników. Wyrabiane tradycyjnymi metodami rękodzieła są chętnie kupowane jako upominki. Yangshuo to też prawdziwa gratka dla rowerzystów. Jest tutaj całe mnóstwo tras oferujących malownicze widoki. Najbardziej rozpoznawalny punkt to niewątpliwie wzgórze Moonhill, rzadko spotykany naturalny łuk skalny. Rozciąga się stamtąd wspaniała panorama na sporą część powiatu. Jeśli komuś nie odpowiada wspinaczka ani wycieczki rowerowe, może spróbować spływu kajakowego, połowu ryb z kormoranami, czy też zwiedzania pobliskich jaskiń, w tym częściowo zatopionych. Ba, na turystów czeka nawet podróż prawdziwym balonem, aby z lotu ptaka podziwiać czarującą okolicę. W lesie, na samym szczycie jednego z pobliskich wzgórz, kryje się kilkusetletnia osada Shitucheng, od kilku dekad opuszczona, gdzie wszystko, od muru, przez domy, po meble, wykonane jest z kamienia. Najstarsza ulica w powiecie liczy ponoć 1400 lat.
Przez cały ten czas w Yangshuo mieszały się różne grupy etniczne, czego rezultatem są wielowymiarowe obyczaje, festiwale i inne tradycje kulturowe.